Witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym nagraniu chciałem się z Tobą podzielić pewną ciekawostką, pewnym takim nowym odkryciem, ponieważ postanowiłem nie tylko już samodzielnie nagrywać te nagrania, które do Ciebie od jakiegoś czasu kieruję, ale chciałbym właśnie je dalej prowadzić z kimś, kto będzie mi w tym pomagał, z osobą, która jest bardzo mocno w rozwoju osobistym rozwinięta. Witam Cię, Aneto. Witaj, Marcinie, witajcie. Aneta jest osobą, która jest coachem, jest trenerem biznesu, jest osobą, która pomaga przedsiębiorcom i firmom w rozwoju osobistym, pomaga wydobywać z ludzi to, co najlepsze, bo już od kilku lat prowadzi właśnie ich w rozwoju osobistym. Powiedz proszę, Aneto, co tak naprawdę, czym jest rozwój osobisty? Co rozwój osobisty daje ludziom? Rozwój osobisty to przede wszystkim pewien zbiór narzędzi, metod, które możemy stosować, żeby poprawić jakość naszego życia. I myślę, że każdy, kto podejmuje się wejścia na tą drogę rozwoju osobistego, stworzy własną definicję, czym ten rozwój dla niego jest. Natomiast w głównej mierze opiera się on na lepszym zarządzaniu samym sobą. Ja bym powiedziała nawet czterema takimi najważniejszymi elementami, które dotyczą funkcjonowania człowieka, czyli to jest funkcjonowanie nasze mentalne, naszego umysłu, naszych emocji, naszego ducha i ciała. Jeżeli wprowadzimy się w taki stan harmonii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych czterech obszarów, wtedy czujemy, że żyjemy jakby lżej, tak? Że jest nam lżej w życiu, osiągamy większe sukcesy, więc rozwój to jest po prostu poprawa jakości naszego życia, doskonalenie, wznoszenie się ponad nasze ograniczenia, po to, żeby właśnie odczuć taką satysfakcję z tego, że po prostu jesteśmy. Super. A powiedz mi tak, bo taki przykład podam, może dwa przykłady. Jakbyś mogła zdefiniować, bo zauważ, dla jednych osób rozwój osobisty może być bardzo istotny na przykład w pracy, nie wiem, w korporacji, prowadząc firmę, działalność, w ogóle w pracy zawodowej, to jest jedna rzecz. Tak. No i tak samo ten rozwój, ja osobiście uważam, jest też istotny w życiu codziennym. Na przykład mając rodzinę, mając dzieci, spędzają czas z bliską osobą. Jakbyś mogła pokazać chociaż dwa przykłady tego, jak ten rozwój wpływa na ludzi właśnie pracujących w firmie, czyli jak oni wykorzystują rozwój osobisty w pracy i jak ten rozwój na nich wpływa w życiu codziennym. Ja wyznaję taką zasadę osobiście, że nie ma rozwoju biznesowego bez rozwoju osobistego. Bo my do naszej firmy, tak, do naszego miejsca pracy wnosimy siebie. I jeżeli żyjemy ze sobą w zgodzie, słuchamy tego, co podpowiada nam nasze ciało, to jakie mamy potrzeby, wówczas nabieramy do siebie dystansu i łatwiej jest nam się porozumiewać ze współpracownikami. Mamy dystans do tego, co dzieje się w firmie, potrafimy też asertywnie rozmawiać z naszym przełożonym, stawiać granice innym. Więc jeżeli rozwijamy siebie, lepiej rozumiemy to, co się dzieje w nas i dzięki temu lepiej rozumiemy ludzi wokół i tą rzeczywistość, w której jesteśmy. Czyli rozumiem, że tak naprawdę rozwój osobisty powinniśmy zacząć od siebie samych, tak, praca nad własną sobą, bo to się będzie przekładało na świat wewnętrzny, na otoczenie, na relacje, na komunikację z innymi, prawda? Tak jest, można powiedzieć tak dosłownie, że świat zewnętrzny jest odbiciem świata wewnętrznego i de facto tak jest. Rozwiniemy firmy do tego momentu, do którego doszliśmy w rozwoju osobistym. Okej, okay. A powiedz mi, od czego tak naprawdę ludzie powinni zacząć? Ja tak, wybaczcie mi, że tak tylko pytania zadaję, pewnie Aneta mi za chwilę zada kolejne pytania, ja też się będę musiał, że trochę potrudzić, żeby na te pytania odpowiedzieć, ale właśnie o to chodzi, żeby, jeżeli jest specjalista, to chcemy się tą wiedzą dzielić. Powiedz mi, od czego powinno się zacząć ten rozwój? Bo zauważ, na pewno te nagrania oglądają być może osoby, które dopiero zaczynają tą drogę, tak? Być może oglądają to nagranie ludzie, którzy są już przedsiębiorcami z wieloletnim doświadczeniem. Być może są to osoby, które od pewnego czasu na ten rozwój, na tą ścieżkę rozwoju weszły. Być może czytały już parę książek, być może były na wielu szkoleniach, ale gdybyś mogła powiedzieć, od czego ten rozwój się tak naprawdę zaczyna? Co jest podstawą? Podstawą, myślę, rozwoju jest przede wszystkim wsłuchanie się w siebie. I to jest taka podstawa, żeby przede wszystkim wsłuchać się w to, co mówi nasze ciało. Początki wypalenia zawodowego tak naprawdę często zaczynają się od tego, że my nie słuchamy tego, co mówi nam ciało, że jest
właśnie zestresowane, że potrzebuje odpoczynku mm-hmm. i w tym momencie wprowadzamy się w taki stan właśnie wypalenia, który jest niekorzystny. Mm-hmm. Więc żeby rozwijać się, przede wszystkim słuchajmy siebie, zadawajmy mm-hmm. sobie różne pytania i odpowiadajmy na to. A mówiąc tak szerzej, to przede wszystkim w rozwoju osobistym ważna jest metoda małych kroków. Nie wiem, czy słyszałeś, Marcinie, metodę Kaizen. Mm-hmm. Myślę, że dla... Step by step, prawda? Tak, step by step. Dla przykładu też podam, że metoda Kaizen, czyli właśnie rozwijanie się poprzez małe kroki, mm-hmm. była stosowana w Japonii po II wojnie światowej. Mm-hmm. I to jest tak naprawdę japońska droga do dobrobytu, mm-hmm. w przeciwieństwie do Zachodu, mm-hmm. gdzie firmy i przedsiębiorstwa stawiają obecnie na rozwój poprzez innowacje, mm-hmm. Ale jest to kosztowne. Tak. Wymaga to inwestycji finansowych. Mm-hmm. Natomiast Japonia postawiła właśnie na ewolucję, a nie rewolucję. I to jest mm-hmm. podstawa tak naprawdę rozwoju, że gwałtowne zmiany powodują też opór. Mm-hmm. Nasze ciało oporuje, nasz umysł oporuje, ciężko jest zmienić nasze nawyki myślenia, mm-hmm. Jeżeli właśnie zrobimy to drastycznie. Tak. Więc warto tutaj postawić na regularne, systematyczne, małe zmiany, tak? No to właśnie małe kroków. Okej. No tak, no to jest istotne, bo jeżeli robimy te małe kroki, to jesteśmy w stanie kontrolować i jesteśmy w stanie wyciągać na bieżąco wnioski, prawda? A jak robimy rewolucję, to możemy tak daleko zabrnąć, że się w tym możemy pogubić i w ogóle stracić grunt pod nogami. Teraz przyszło na myśl efekt jojo podczas odchudzania. Drastycznie wprowadzamy się właśnie w stan odchudzania, stosujemy diety, no to potem jakby to rikoszetem się odbija i mamy efekt właśnie potem, że tyjemy ponownie, więc podobnie jest z innymi rzeczami, które chcemy gwałtownie w sobie zmienić. Ale Marcin, pozwól, że ja zadam Ci pytanie. Jasne, bardzo proszę. Bo mówimy o tym, czym jest ten rozwój, od czego zacząć. Tak. A jesteś człowiekiem, który się mocno rozwija. Myślę, że osoby, które oglądają Twoje filmiki, widzą Twój progres, właśnie taki osobisty, biznesowy. Powiedz, jak u Ciebie się zaczęła ta przygoda z rozwojem osobistym? Powiem Ci szczerze, że i tutaj Tobie słuchaczu, że ten rozwój osobisty tak naprawdę zaczął się u mnie w latach już no, można powiedzieć 90., ale bez przesady, nie 91., 2, bo wtedy jeszcze byłem dzieckiem, ale tak gdzieś 99., 2000. Już gdzieś wtedy wpadły mi w rękę pierwsze książki. Tutaj serdecznie od razu polecam jedną z pierwszych książek, którą uważam powinien każdy przeczytać, od której tak naprawdę każdy powinien zacząć. To jest książka Dale'a Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół z jednej sobie ludzi. Dale Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół z jednej sobie ludzi. Czemu akurat ta książka? Dlaczego ta książka? Dlatego, że ta książka uczy nawiązywania z ludźmi relacji. Ponieważ wszystko, co robimy, czy to jest kwestia biznesu, nawiązywania kontaktu z klientem, nie wiem, pójścia na rozmowę kwalifikacyjną, poznania partnerki życia, poznania partnera życia, poznania kogoś, z kim chcemy nawiązać współpracę, wszystko opiera się o relacje. Każdy wybitny trener biznesu, każdy szkoleniowiec mówi o tym, wszystko się sprowadza do jednego mianownika. Relacje, relacje, jeszcze raz relacje. I ta książka po prostu uczy tego, jakim być człowiekiem naturalnym, swobodnym, żeby uczyć się właśnie na budowania relacji. Dlatego zachęcam i polecam tę książkę jako numer jeden, żeby od tego zacząć. Mhm. Oczywiście później mogę podać kilka innych książek, jakie warto w następnej kolejności przeczytać, ale myślę, że od tej książki warto. Natomiast pytanie było, jakbyś mogła pytanie powtórzyć, bo się zagolerowałem. Od czego u Ciebie zaczęła się przygoda z rozwojem osobistym? Więc tak, faktycznie, zaczęła się od tego, że zacząłem czytać książki, czy te książki były takie pierwsze namacalne dla mnie no, czymś, z czego mogłem skorzystać wówczas. Dopiero potem pojawiły się szkolenia. Zacząłem jeździć na szkolenia, które przyznam, że to były często szkolenia towarzyszące różnym firmom marketingowym, bo potem gdzieś tam z rodzicami czy ze znajomymi uczestniczyłem w różnego rodzaju firmach marketingowych, które na przykład ściągały jakichś trenerów rozwoju osobistego, czy ludzi, którzy na przykład osiągali sukcesy w życiu już finansowe i oni, jako doświadczeni ludzie z sukcesami zawodowymi, dzielili się pewnymi informacjami. To często były osoby takie, które przyjeżdżały ze Stanów, przyjeżdżały gdzieś z Hiszpanii, z Włoch i dzieliły się informacjami, jak należy postępować w życiu, żeby osiągać sukcesy. To były takie moje pierwsze, można powiedzieć, słowa, szlify, które dostawałem od tego, jak zacząć się rozwijać. Ale dopiero potem, jak zacząłem zarabiać, zacząłem już gdzieś tam mieć
wpływ na to, co robię, jak żyję i że mogę zarabiać samodzielnie, to wtedy mi było stać na to, żeby właśnie pojechać na szkolenie na Briana Tracy'ego, czy na, może u Roberta Kiyosakiego jeszcze nie byłem, ale na Jakuba Bączka, prawda, czy do innych trenerów, którzy już do Polski zaczęli tak. przyjeżdżać mhm. i mogłem wtedy w ich spotkaniach uczestniczyć. Tak. Wymieniasz znane nazwiska, jeżeli chodzi o rozwój osobisty. Natomiast myślę, że warto powiedzieć, że tak jak, żeby zaczynać od małych rzeczy, prawda? Że właśnie książka, szkolenie, webinarium, że jest tyle rzeczy wokół nas, z których możemy skorzystać, niekoniecznie sięgają już po, że tak powiem, znane marki czy osobistości, tak? Ale powiem Ci, ja zauważyłam pewne niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, na którym czasem się i sama łapię. Chodzi o sposób, w jaki traktujemy szkolenia, słuchanie konferencji, bo być może jest tak, że chcemy się rozwijać, mamy taką motywację, czujemy, że to jest dobra droga i kupujemy dużo książek, tak. bywamy w wielu miejscach, inwestujemy swój czas, też swoje finanse. I co się dzieje? No właśnie, czasem bywa tak, że niewiele to zmienia w naszym życiu. Jak myślisz, z czego to wynika? No, zarzucamy się tą wiedzą i wydaje nam się, że jak już kupimy 5 książek, 10 nagrań DVD i pojedziemy na 13 szkoleń, to już jesteśmy mistrzowie świata. No, wręcz przeciwnie, wystarczy kupić 2 książki, 2 nagrania CD, przesłuchać 5 razy, przeczytać 3 razy każdą książkę, ale co najważniejsze, wdrożyć. Czy najważniejsze jest działanie, czyli przyjąć wiedzę, bo ona jest potrzebna, bo skądś musimy czerpać wiedzę ze źródła na przykład, ale działanie jest najważniejsze. Jeżeli zaczynamy te rzeczy wdrażać w życie, w czyn, nawet wybrać sobie na przykład 3 jakieś techniki na coś tam, co trener prezentuje, to jest podstawa. Bo bez tego nie ma sensu w ogóle jeździć na szkolenia, nie ma sensu kupować kasę, nie ma sensu w ogóle inwestować w te rzeczy. Dlatego pamiętajcie, że istotą rozwoju osobistego jest przede wszystkim działanie. Tak. Nie ma zmiany, jeżeli ona nie zadzieje się w rzeczywistości, tak? Czyli właśnie poprzez działanie. Może być tak, że traktujemy książkę jak instrukcję obsługi, jak pralka ma instrukcję obsługi, gdzie są obrazki i wiemy, co należy zrobić, żeby pralka zadziałała, ale póki nie włączymy guzika, nie podejmiemy tego kroku i tego działania, to pralka sama nie wybierze ubrań, więc to jest podstawa, by coś się w naszym życiu zmieniło, potrzebujemy podjąć działanie. Dokładnie.